1 lutego na Kanale Zero odbył się live, podczas którego Krzysztof Stanowski podsumował pierwszy miesiąc działalności, podzielił się ciekawymi informacjami o wynikach oraz zarobkach kanału. Oprócz tego odniósł się do krytyki spływającej na Przemysława Rudzkiego, który prowadzi program Zero do Zera, będący bezpośrednim konkurentem Mocy Futbolu na kanale sportowym. Stanowski zdradził również plany na przyszłość, wśród których nie zabrakło kilku naprawdę fajnych niespodzianek. Oprócz tego kanał sportowy postanowił zdjąć ze swojej ramówki KS Poranek, zwalniając przy tym 6 osób oraz zapowiedział, że już 14 marca startuje ze swoim własnym serwisem internetowym. Ale po kolei. Piątkowa godzina Zero na Kanale Zero odbyła się w formie podsumowania pierwszego miesiąca działalności kanału oraz Q&A, pytaniach od widzów i odpowiedziach Krzysztofa Stanowskiego. Dziennikarz wraz ze swoimi współpracownikami przygotował dla widzów czytelne plansze informacyjne, z których mogliśmy dowiedzieć się m.in. które materiały były oglądane najchętniej. Pod kątem wyświetleń numerem 1 jest dziennikarskie Zero z Miami, czyli reportaż nie tyle o samej Caroline Derpińskiej, co bardziej o jej partnerze. Drugie miejsce to wywiad z prezydentem, a podium zamyka pierwszy program Odpalony na żywo, czyli wywiad ze Stanowskim przeprowadzony przez Przemysława Rudzkiego. Co ciekawe, każdy z pozostałych w top 10 materiałów przebił liczbę miliona wyświetleń, z czego swojego zadowolenia nie ukrywał Stanowski. Co jest dla nas bardzo istotne, wszystkie 10 pozycji to są pozycje, które przekroczyły już milion wyświetleń. Tych odcinków z milionem lub więcej jest no, z każdym dniem dochodzą po prostu, więc jestem bardzo zadowolony z tego, że nie musieliśmy długo czekać na milionowe filmy, że one pojawiły się od razu. Ogólne, zbiorcze statystyki kanału w lutym to ponad 55 milionów wyświetleń i astronomiczne niemal 17 milionów godzin łącznego czasu oglądania. Gdybyśmy mieli to przeliczyć na dni, to wyszłoby ich 700 tysięcy, a gdybyśmy chcieli te dni przeliczyć na lata, to otrzymalibyśmy ich aż 1927, czyli krótko mówiąc, ludzie poświęcili łącznie 1927 lat na oglądanie kanału Zero w samym tylko lutym. Dostaliśmy też informację o subskrybentach. Tych w lutym przybyło 458 tysięcy. Ludzie komentowali materiały 180 tysięcy razy, polubili je prawie 2 miliony razy, a udostępnili ponad 300 tysięcy razy. Coś mi tutaj natomiast jednak się nie zgadza, bo komentarzy zawsze jest więcej niż udostępnień. Może ktoś popełnił błąd przy przygotowywaniu tej konkretnej planszy. Krzysztof Stanowski na swoim Twitterze opublikował również takie skondensowane podsumowanie liczb w lutym. Podsumowanie pierwszego miesiąca w historii kanału Zero. Wyświetlenia 55 milionów. Najwięcej odtworzeń 3,3 miliona. Film o Derpińskiej i jej zapleczu. 10 filmów z minimum milionem wyświetleń. Najwięcej osób na transmisji w jednym momencie 174 tysiące. Przychód z YouTube'a 780 tysięcy złotych. Aktualna liczba subów 937 tysięcy. Dla porównania tylko jeden kanał w Polsce na ten moment jest w stanie mierzyć się z kanałem Zero wynikowo. I jest to kanał Gen Z od Freeza. W lutym osiągnęli oni wynik na bardzo podobnym poziomie, niemal 55 milionów wyświetleń, natomiast trzeba wziąć pod uwagę, że to był jeden z gorszych miesięcy na tym kanale. Zazwyczaj wyświetleń jest więcej, ponad 60 milionów, a w lipcu Gen Z dobiło do niemal 100 milionów łącznych wyświetleń ich materiałów. Przy czym trzeba również pamiętać, że Gen Z to content kierowany głównie do dzieci. Zatem reklamodawcy płacą im zdecydowanie mniej niż kanałowi Zero, gdzie grupa odbiorców to ludzie dorośli, często w okolicach 30 roku życia. Na YouTubie istnieje taki wskaźnik analityczny nazywany RPM i mówi on, ile konkretnie za 1000 wyświetleń zarabia dany twórca. I tak, w przypadku kontentu z gierek może on wynosić na przykład 4 zł, a w przypadku materiałów związanych na przykład z biznesem może to być nawet kilkadziesiąt złotych za 1000 wyświetleń, zatem różnice są naprawdę olbrzymie. Natomiast kolejna kwestia jest taka, że Gen Z z pewnością nie generuje tak dużych kosztów jak kanał Zero, w którym pracuje dużo znanych osób z różnych dziedzin życia. Sam Krzysztof Stanowski skomentował, że liczył na 20 milionów wyświetleń w pierwszym miesiącu działalności, zatem jego oczekiwania zostały przekroczone o ponad 100%, z czego jest bardzo zadowolony. Gdy tu wewnątrz redakcji sobie rozmawialiśmy przed startem kanału, z ilu wyświetleń w skali miesiąca byłbym zadowolony, to powiedziałem, że na początek byłbym bardzo zadowolony z 20 milionów wyświetleń, bo też pamiętam, jak startowaliśmy z kanałem Zero, że to po prostu potrzeba czasu, żeby wszystko urosło
jak startowali, przepraszam, jak startowaliśmy z kanałem sportowym, no to w pierwszym miesiącu osiągnęliśmy wynik 6 milionów wyświetleń. Oprócz tego zapowiedział nowy program z profesorem Bralczykiem oraz to, że wkrótce pojawią się pierwsze programy prowadzone przez Kacpra Rucińskiego i Rafała Zaorskiego. Jak wszyscy wiemy, Kanał Zero nie jest kanałem wyłącznie o sporcie. Oczywiście posiada on swój własny sportowy format pod nazwą Zero do Zera, prowadzony przez Przemysława Rudzkiego, jednak to tylko jedna z wielu odnóg działalności projektu Krzysztofa Stanowskiego. Kanał sportowy prowadzi natomiast równolegle do live'ów Kanału Zero swój format sportowy, czyli Moc Futbolu. Jak się okazuje, na żywo często to właśnie program kanału sportowego jest oglądany chętniej. Wiele osób spekuluje, że to przez Przemysława Rudzkiego, który przez znaczną część widowni jest krytykowany przede wszystkim za przynudzanie. Do tej sprawy odniósł się podczas live'a Stanowski, dając wprost do zrozumienia, że Przemysław Rudzki zostaje, czy to się widzom podoba, czy nie. Z Przemkiem przyjaźnię się od 20, może ponad 20 lat, nie pamiętam dokładnie od ilu, i na pewno nie zamierzam stawiać głosów z czatu ponad tą przyjaźń, i jeśli ktoś tak bardzo nie może znieść, że Przemek prowadzi program o piłce nożnej, no to rzeczywiście niech ogląda Moc Futbolu. No to ja na to nic nie poradzę. Przemek jest w Kanale Zero bardzo ważną postacią. Robi tu bardzo dużo pracy i tak długo jak Przemek będzie chciał pewne formaty sobie prowadzić, to będzie je sobie prowadził, bo po prostu na to zasługuje jako człowiek i mój przyjaciel. Stanowski powiedział również, że nie musi wcale dominować w każdym paśmie o każdej godzinie i z szacunkiem pogratulował byłym partnerom. Rzeczywiście gratulacje dla chłopaków z kanału sportowego, że w tym paśmie aktualnie z nami o tej godzinie na live'ie wygrywają. Nie ma co się czarować, tak po prostu jest. Ich program ma długą tradycję, że tak powiem, i swoją renomę. Nasz dopiero się rozpoczął. Też testujemy, co działa, co nie działa. Na razie są w tej bitwie w poniedziałki o 10 rano lepsi. Czy będą lepsi za pół roku, za rok? Zobaczymy. To nie jest tak, że ja będę się fiksował, żeby o każdej godzinie dnia i nocy mieć lepsze wyniki niż ktokolwiek inny w internecie. My patrzymy na ten kanał jak na duże przedsięwzięcie, które w całej swojej skali ma być znaczącym medium w internecie, i takim medium jest. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę kilka ostatnich odcinków Mocy Futbolu i Zero do Zera, to okazuje się, że wyniki są jednak bardzo zbliżone. Fakt, na żywo może więcej osób ogląda program kanału sportowego, jednak pod kątem późniejszych wyświetleń kanał Zero nadrabia i być może z czasem prześcignie swojego rywala na tym polu. A jak już przy kanale sportowym jesteśmy, to ten ogłosił, że zdejmuje ze swojej ramówki program KS Poranek, w którym występował niegdyś Maciej Dąbrowski, będący obecnie prowadzącym 7.00 na kanale Zero. W związku z tą decyzją, z pracą w kanale sportowym pożegnało się aż 6 osób, o czym zostaliśmy poinformowani przez media społecznościowe. Dziękujemy wszystkim prowadzącym KS Poranek. Współpraca z Wami to była czysta przyjemność. I tutaj mamy wymienionych wszystkich prowadzących, czyli Testri, Krzy Krzysztof, Burzyńska-Sychowicz, Kujawska, Buchwald, Strzelczyk i Kędzierski. Komentarze ludzi? Już koniec poranków? Po 10 osób z każdego województwa będzie załamane. Oho, szybko poszło, a myślałem, że u Was wyświetlenia nie są ważne. Za szybko się poddajecie, poranki były dobre i ja chętnie oglądałem. Szkoda. Oprócz tego właśnie otrzymaliśmy dość zaskakującą informację o tym, że kanał sportowy otwiera swój własny serwis internetowy, który swój start zaplanowany ma już na 14 marca. Pilne, od 14 marca ruszamy z serwisem kanałsportowy.pl. Newsy, publicystyka, ciekawostki, statystyki i wiele innych. We współpracy z partnerem Better Collective otwieramy dla Was miejsce, gdzie z pewnością każdy kibic sportu znajdzie coś dla siebie. Redaktorem naczelnym serwisu ma być nikt inny jak Michał Pol, ale pomysł raczej spotkał się z negatywnym odbiorem komentujących. Czy to pomysł Smokowskiego? Dają maksymalnie 6 miesięcy działania tego serwisu. Przecież nikomu nie będzie chciało się tam wchodzić. Większość portali piłkarskich pada od 2-3 lat, bo odbiorca piłkarski zdecydowanie woli posłuchać treści audio i wideo, to Wy wyskakujecie ze stroną. Przestanie być rentowna po paru miesiącach. Pomysł tak przemyślany, jak radio zapinamy pasy. Ależ rewolucyjny, postępowy pomysł. Szczególnie, że media czytane przechodzą do lamusa. Naprawdę chcecie się szybko zwinąć. Ja niestety również mam podobne odczucia. Tym bardziej, że przecież niedawno mieliśmy przykład innego portalu otworzonego przez Boxdela i spółkę, a mianowicie portalu dywanik.pl, czyli serwisu informacyjnego skupiającego się na dramach i newsach ze świata influencerów. Ten biznes też zawinął się po kilku miesiącach, pomimo ogromnego hype'u wytworzonego wokół niego. No ale tutaj
tutaj może wejść kwestia sponsorów, deali i tak dalej. Co wy o tym sądzicie? Uda się? Dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Jeżeli ci się podobał, to rozważ proszę zostawienie swojej subskrypcji. Zapraszam cię również na mojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT, nazwa wyświetla się też teraz na ekranie. Chciałbym dobić do chociaż 100 obserwacji to nowe konto, więc będzie mi niezmiernie miło, jeżeli wpadniesz i zostawisz followa. Dziękuję.